Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym tygodniu na giełdach zagranicznych chciałbym Państwu opowiedzieć o najistotniejszych aktywach finansowych na świecie, przedstawić wnioski płynące z analizy technicznej tychże walorów, a także naświetlić pewne tło polityczno-makroekonomiczne, to pod co grają inwestorzy na rynkach. Zanim przejdziemy do analizy indeksów, zwłaszcza indeksów amerykańskich, gdyż wyglądają one niezwykle ciekawie, to najpierw chciałbym trochę opowiedzieć o tym, co dzieje się dookoła jakby rynków kapitałowych, bo to jest coś, co determinuje ostatnimi ruchami na tychże rynkach. I oczywiście znowu po jakby pewnym okresie, bym powiedział, pauzy, przerwy albo przynajmniej zejścia na boczny plan, to wydarzenie wraca na główny, jako główny temat. Mowa oczywiście o toczących się negocjacjach na linii Pekin-Waszyngton. Tak naprawdę część stycznia, początek lutego to był temat, który zszedł na dalszy plan, bo ważniejszy, czy bardziej na tapecie był shutdown, Brexit. Tak jak te sprawy w miarę zostały rozwiązane, w sensie wiemy, że shutdownu nie ma, przynajmniej na razie. Wiemy, że w przypadku Brexitu przesunęliśmy się do 26 lutego do głosowania, więc najprawdopodobniej wtedy dojdzie do głosowania. Prawdopodobnie parlament jakby przejmie kontrolę, czyli wydaje się, że prawdopodobna jest opcja, że będzie złożone wotum nieufności wobec premier May i prawdopodobnie tym razem premier May nie obroni się w parlamencie. No i będzie pytanie, co dalej się oczywiście wydarzy. No największy jakby konsensus panuje co do tego, że Brexit przesunie się w czasie. Ale oczywiście wszystkie scenariusze pozostają na stole. Rynek na razie mniej się tym przejmuje, bo konsensus jest taki, że przez najbliższe miesiące nie dojdzie do Brexitu, czyli najprawdopodobniej uruchomiony zostanie ten artykuł 50 wydłużenia negocjacji. I z tego względu wszystkie jakby oczy inwestorów skierowały się na trwające negocjacje, zwłaszcza, że pewne komunikaty sprzyjające rynkowi zostały powiedziane, opublikowane. Po pierwsze, jakby Donald Trump potwierdził to, o czym spekulowano, czyli potwierdził, że byłby skłonny do przedłużenia nieznacznie okresu negocjacji, jeśli konsensus, czy kompromis, czy umowa byłaby na horyzoncie. To był jeden taki pozytywny sygnał, który napłynął na rynki. Kolejnym to toczące się rozmowy, które toczyły się w zeszłym tygodniu, które będą przedłużone na ten tydzień już w Waszyngtonie. I według tych rozmów z kolei Chińczycy powiedzieli, że widzą kompromis, tak, że do tej pory Chińczycy bardzo pragmatycznie, spokojnie się wypowiadali, tonowali wypowiedzi. Tym razem Chińczycy powiedzieli inaczej, że widzą kompromis, że są bliscy do tego, aby osiągnąć ten kompromis. I znowu tutaj Donald Trump Przepraszam za małe problemy techniczne. I znowu tutaj Donald Trump wsparł komunikację, mówiąc, że jak najbardziej jest za wydłużeniem okresu negocjacji. Wydaje się, że to jest konsensus ustanowiony na koniec lutego, czyli że nie dojdzie do zerwania rozmów, nałożenia nowych ceł, nie dojdzie również do podpisania umowy, bo umowa jest prawdopodobnie na tyle skomplikowana, że po prostu zabrakłoby czasu na dogadanie szczegółów. Konsensus jest taki, że z końcem lutego przedłużamy o 2 miesiące, bo 60 dni to był termin, który podał Trump. Przedłużamy o 2 miesiące, czyli marzec i kwiecień, do maja negocjacje. No i oczywiście to była idealna pożywka do wzrostów indeksów akcyjnych, które bardzo mocno odbiły po zakończeniu świąt. No i mamy tutaj jakby niezwykle ciekawą sytuację. Będę przede wszystkim mówił na dwóch indeksach, S&P i indeksie Dow Jones, bo ta bardzo silna tendencja wzrostowa obecnie można ją rozpisać jako pięciofalowy impuls. Dlaczego to jest jakby istotne? Bo pięciofalowe impulsy to są bardzo często początki ruchów wzrostowych, więc teoretycznie jakby zostały zbudowane podwaliny po to, aby myśleć o dalszej kontynuacji hossy. Tyle, że to jest przesłanie płynące z małego interwału czasowego. Pytanie jest takie,
czy przesłania, które płyną z interwałów długoterminowych, które są zgoła odmienne, czy one zostaną zanegowane. Niemniej jednak, na chwilę obecną wygląda to tak, że indeksy amerykańskie, bo tu mowa jest oczywiście o wszystkich, S&P 500, Dow Jones, Nasdaqi, czy NYSE Composite Index, zbudowały pięciofalowe ruchy wzrostowe. Część z tych indeksów przebiła 200-dniowe średnie kroczące, część nie. Technologiczne Nasdaqi nie sforsowały tych poziomów, S&P wydaje się, że tą piątkową zwyżką przebił, Dow Jones przebił wcześniej. Natomiast pięciofalowy ruch najprawdopodobniej jest skończony lub jest bliski ku końcowi, chyli się ku końcowi. I wygląda to tak, że powstaje nam formacja głowy z ramionami, odwróconej głowy z ramionami. Mamy lewe ramię, głowę. Jeśli jest to impuls, to po nim potrzebujemy trójfalowej korekty. Trójfalowa korekta, no minimum 2600, tak, na te 38%. To jest tak jakby minimalny target na zbudowanie prawego ramienia. Jeśli cofniemy się trzema falami do tych poziomów, to bardzo prawdopodobna jest kolejna sekwencja wzrostowa, która ustanowi nowy maksima. Wtedy będzie pytanie oczywiście, czy ta kolejna piątka wzrostowa sfinalizowałaby zygzaka budującego falę B w wielomiesięcznym trójkącie, czy być może mamy skończoną alternatywną czwórkę jako dynamiczny zygzak i po prostu budujemy kolejną pięciofalową sekwencję. Jeśli byśmy budowali tą pięciofalową sekwencję, to nawet okolice 3500 na S&P byłyby możliwe. Natomiast jak Państwo pewnie śledzą moje nagrania, to wiedzą, że 95% mniej więcej, bądź nawet trochę więcej sytuacji, gdy mamy impuls, oznacza to, że wzrosty są kontynuowane. Natomiast te 5% to jest sytuacja, gdy impuls, ten pięciofalowy ruch finalizuje nam korektę płaską. I na razie w przypadku S&P czy indeksów amerykańskich tego scenariusza nie możemy wykluczyć. Ten scenariusz był, gdyby nie kontekst długoterminowy, to ten scenariusz byłby bardzo naciągany. Natomiast kontekst długoterminowy skłania mnie do tego, żeby jeszcze ten scenariusz utrzymywać w mocy i na razie cały czas utrzymuję go jako mój główny czarny scenariusz. Czyli scenariusz, według którego mamy pierwszą falę spadkową, następnie korektę A, B i finalizujemy falę C w korekcie, kształtującej falę drugą. To jest mój główny scenariusz. Alternatywa jest taka, że zbudowaliśmy układ A, B, C, fala czwarta i następnie jedynka i dwójka. W obu tych wariantach, czy różowym, czy czym czarnym wiodącym, wkrótce, bo w obu tych wariantach nie jest istotne, czy przebijemy 2800, 2850. W jednym z wariantów, jakby w drugim wariancie spadkowym, ten poziom 2700 czy 2800 był istotny. W tych dwóch nie. I całe clue będzie się rozgrywało jakby w tym, czy będzie polegało na tym, czy ruch, który będzie następował, będzie miał charakter ruchu trójfalowego, czyli nie będzie dynamik spadkowych, będzie to coś w tym rodzaju, czy być może ten ruch trójfalowy wydłuży się do sekwencji pięciofalowej. Bo jeśli ruch wydłuży się do sekwencji pięciofalowej, to wtedy taki ruch pięciofalowy byłby potwierdzeniem, że tu faktycznie była korekta typu ABC. Dlatego jakby te najbliższe dni będą arcyciekawe, arcyistotne i będą, myślę, decydować o kształcie trendu na najbliższe tygodnie, bo te podejście, bardzo silne podejście, jakby myślę, duża część obserwatorów rynku była zaskoczona tak silnym odejściem, tak silnym odbiciem. Zaraz pokażę wykresy długoterminowe. Na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że jesteśmy blisko punktu przesilenia. Na wykresach 4-godzinowych czy godzinowych mamy już rozległe dywergencje ciągnące się od tego szczytu. Czyli to pokazują, że lada moment powinien nastąpić spadek. Ale tak jak Państwo widzą w tym scenariuszu różowym, ten spadek i tak jest antycypowany. Pytanie jest takie, jaka będzie jego forma. Jeśli on będzie płytki, trójfalowy, to najprawdopodobniej będziemy w nodze B, w tym wielomiesięcznym trójkącie, którego przez ostatnie kilka tygodni Państwu pokazywałem jako alternatywa. Jeśli ten spadek będzie mieć silną dynamikę i będzie pięciofalowy, to jest potwierdzenie budowania sekwencji 1, 2 i spadkowej trójki, która powinna zdecydowanie sforsować 2300 i spadać zdecydowanie niżej. I teraz kontekst długoterminowy. W mniejszym stopniu pokazuję tu Państwu teorię fal Elliotta, choć ją również zaraz, o niej również zaraz napomknę.
Chodzi o to, jak kształtowały się, jak kończyły się HOSy w 2000 czy w 2007 roku. Mieliśmy w obu tych sytuacjach rozległe dywergencje. Mieliśmy rozległe dywergencje, czyli sytuacje, gdy indeks cenowy pobijał nam szczyty, a oscylator mierzący siłę trendu pokazywał nam spadki. Taka sytuacja była w 2000, w 2007, w 2018 roku. Następnie dochodziło do silnych spadków, które przełamywały nam linię trendu czy dolne ograniczenia kanału. W 2000 roku był to spadek 30%, w 2007 i 2018 było to nieco poniżej 20%, czyli technicznie, teoretycznie według definicji Wall Streetowej weszliśmy w rynek niedźwiedzia. Potem było odreagowania. W 2000 silne, prawie 22%, w 2008 już raptem 14,5%, teraz mamy odreagowanie rzędu 18,3%. Co ciekawe, w 2000, w 2008 powracaliśmy do tej przełamanej linii trendu, czy dolnego ograniczenia kanału. Obecnie linia kanału z lat 2010-18, ona została przebita. Następną świeczką wróciliśmy do tych poziomów i obecna świeczka lutowa testuje te poziomy. Zamknięcie powyżej oczywiście będzie oznaczało jakby sforsowanie strefy oporu. Natomiast nie można wykluczyć scenariusza, że zostanie nam tylko knot i że świeca będzie czarna. Wtedy to będzie oznaczało, że opór zadziałał i możemy wracać do ruchu spadkowego. Co jest jeszcze ciekawe, po obu tych ruchach, po odreagowaniach następowały ponad 40% przeceny. W przypadku S&P obecnie w 2019 rok, taka przecena 40-kilkuprocentowa oznaczałaby jakby skorygowanie się indeksu do mega istotnej strefy wsparcia zlokalizowanej w przedziale 1555 punktów. Mamy tam szczyt z 2008-2007, mamy szczyt z 2000 roku, mamy tam 62% zniesienia Fibonacciego HOSy 2009-18 i mamy jeszcze 200-miesięczną średnią kroczącą, która jak widać te dwa dołki wyłapała, więc bardzo ważne poziomy wsparcia. Co jest jeszcze ciekawe, już przechodząc do tego wykresu, do analizy ostatnich HOSy. Mówiłem o tym, że pięciofalowa sekwencja wzrostowa to jest sekwencja HOSy. Prawdopodobnie mamy zbudowaną falę pierwszą, drugą. Główny scenariusz zakłada falę trzecią, czwartą i piątą i zaczynamy sekwencję spadkową. Alternatywa różowa, którą Państwu pokazywałem na wykresie dziennym, zakłada zbudowanie fali pierwszej, drugiej, następnie 1, 2, 3, 4, 5, czyli październik 2018 to jest koniec trójki. Dynamiczny zygzak, czwórka i budujemy falę piątą. Tylko jaki jest problem tego scenariusza? Problem jest sam taki, że już nawet nie chodzi, już pomijmy sobie rozpisania intradayowe, czy tu pasuje nam taki układ, jak to wygląda to jest z punktu widzenia nastrojów. Pomijmy to. Sam najprostszy wariant. Fala druga ma tutaj kilkanaście, chyba 18 świec. Czwórka by miała raptem 3 świece. Przepraszam Państwa. Bardzo jakby rzadko występują takie proporcje czasowe. Wiele rzeczy jakby się nie zgadza z tym układem, choć oczywiście jak cena będzie dalej rosnąć i forsować kolejne zapory podażowe, to ten wariant należałoby wtedy wybrać. Ale mamy tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz. Potężną formację głowy z ramionami, która się kształtuje. Lewe ramię, głowa. Ja pokazywałem Państwu ten układ wcześniej. Pokazywałem układ na zasadzie lewe ramię, głowa, prawe ramię i linia szyi, która była jakby pod kąt, była rosnąca. Ten jakby układ się sprawdził, natomiast mówiłem o tym, że to prawe ramię jest takie karłowate w porównaniu do lewego ramienia. Ani w czasie, ani w zasięgu cenowym, w strukturze jest za małe. Teraz wygląda na to, że to odbicie idealnie by nam pasowało na takie prawe ramię dużej formacji. To, że linia szyi jest tak mocno pochylona, to tylko świadczy o ewentualnej długoterminowej słabości tego układu. I co jest ciekawe, ten układ pokrywa się jakby dobrze wygląda na innych indeksach. I teraz właśnie może przejdziemy sobie do innych indeksów, zwłaszcza do Dow Jonesa, bo w przypadku Dow Jonesa i w przypadku Nasdaqa była taka sytuacja, że ta silna przecena z zeszłego roku zatrzymała się na liniach trendu. Wtedy Państwu mówiłem o tym, że indeksy te się bardziej odkleiły od kanału wzrostowego ze względu na to, że miały większą liczbę walorów rosnących hiperbolicznie. Linia trendu została obroniona. Tak naprawdę Dow Jones prawie 80%
odrobił tych strat z ubiegłego roku. Natomiast proszę zobaczyć, jak to idealnie wygląda na taką formację głowy z ramionami czy potrójny szczyt. Lewe ramię, głowa. Teraz wszystko by pasowało na prawe ramię. I co jest ciekawe, ewentualne przebicie linii szyi pokrywa nam się z taką bardzo silną strefą wsparcia, czyli dolne ograniczenie kanału wzrostowego, linia szyi średnia krocząca. Być może to jest ten właściwy układ. Na wykresie dziennym oczywiście bardzo silne wzrosty, ale to jest ten sam wariant co w przypadku S&P. Ewentualnie albo fala pierwsza i ABC, koniec fali drugiej, wracamy do spadków, albo korekta ABC, koniec czwórki, następnie 1-2. Tak samo linia szyi w odwróconej formacji głowy z ramionami, czyli po krótkoterminowej przecenie wracamy do wzrostu. Przecena tak samo musiałaby mieć formę trzech fal, żeby myśleć o wzrostach. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, w wykresie tygodniowym mamy ósmą pod rząd świeczkę wzrostową. Ostatnia taka seria wzrostowa była mniej więcej, tam pomijając jedną płaściutką czarną świecę, zakończyła się w styczniu 2018. Po zakończeniu tego mieliśmy dwa potężne tygodnie spadkowe i to była ta najsilniejsza jakby korekta z początku 2018 roku, potem wiele miesięcy odreagowania i jeszcze silniejsza przecena. Pytanie, czy to nie jest też jakaś ciekawa analogia. Jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu pokazać. W przypadku S&P i ewentualnie korekty, którą możemy budować, bo fala druga w takiej formie bardzo rzadko występuje, natomiast fala druga w takiej formie już była. W sytuacji, gdy rozpoczynaliśmy HOSE. Mieliśmy falę pierwszą, następnie falkę A, falkę B, falkę C, koniec dwójki i zaczęliśmy silne wzrosty. Tylko proszę sobie odwrócić, bo teraz ewentualnie zaczynamy tendencję spadkową. Taka formacja była u końca pięciofalowego układu wzrostowego, jakby na początku tego pięciofalowego układu wzrostowego, który się skończył. Więc wcale nie jest to powiedziane, że układ tak opisany jako 1 ABC jest mało realny, żeby się zrealizował. Podobnie oczywiście wygląda Nasdaq czy Composite czy Nasdaq 100. Tyle, że w przypadku tych dwóch indeksów średnia krocząca 200 jest dopiero testowana. Też mamy układ, który można rozpisać tak samo, jako 1 ABC2 albo jako ABC 4 i wtedy 1 i 2. W obu tych wariantach, w jednym i drugim wariancie znowu antycypuje ruch spadkowy, tylko kluczowe jest to, czy on będzie trójfalowy czy pięciofalowy. Mamy bardzo ładny początek do odwróconej formacji głowy z ramionami, choć co osłabia tę formację? Że ten ruch spadkowy nie jest długi. Że ta sama jakby formacja nie jest długa, bo wiarygodność tej formacji rośnie wtedy, gdy faktycznie mamy silną, długą tendencję spadkową i często jest tak, że lewe ramię i głowa kształtuje się na dywergencji. Oczywiście na tym interwale, zaraz zobaczymy, czy dywergencję można dostrzec. Powiedzmy, jakaś znikoma, chociaż tak naprawdę pomiędzy samym ramieniem, dołkiem, dywergencja była w tym miejscu, tak? Tu mieliśmy dywergencję potwierdzającą klina. Między tymi poziomami już ciężko doszukiwać się dywergencji. Oczywiście wszystko będzie zależało od interwału czasowego, który weźmiemy sobie. Chodzi o to, że odwrócone formacje głowy z ramionami, czy formacje głowy z ramionami, one bardzo fajnie pokazują moment odwrócenia, gdy jednak jesteśmy po bardzo silnej tendencji spadkowej czy wzrostowej. W takiej sytuacji, gdy mamy przecenę, jest jakby sama ta formacja nie jest poprzedzona silnym ruchem spadkowym, wiarygodność tej formacji moim zdaniem spada. Gdyby to było tak jak na rynku ropy naftowej, gdzie tąpnęliśmy 40% od trzyletniego szczytu i ukształtowała nam się formacja głowy z ramionami, no to jej wiarygodność jest znacznie silniejsza od takiego układu falowego. No tak samo na wykresie tygodniowym, tak samo jak Dow Jones. Bardzo ładnie ten ruch nam się wpisuje, proszę zobaczyć, jak ta formacja głowy z ramionami, ona wygląda wręcz przepięknie, patrząc jakby od strony nie tego, co się może wydarzyć po niej, tylko od strony samej analizy wyglądu tej formacji. W sensie lewe ramię zakończyło się na górnym ramieniu klina, mieliśmy konsolidację, ustanowienie szczytów, znowu nie górnym ramieniu klina oczywiście, tylko górnym ramieniu kanału wzrostowego, górnym ograniczeniu kanału wzrostowego. Głowa zakończyła się na górnym ramieniu kanału wzrostowego. Następnie był spadek, który zatrzymuje się na dolnym ograniczeniu kanału i odreagowanie. I w przypadku Nasdaqa Composite i Nasdaq 100 ta formacja prawe ramię kształtuje się na tym samym poziomie co lewe ramię.
bardzo ładna formacja. To, że ona jest nachylona, teoretycznie zwiększa jej wiarygodność czy siłę. No i znowu, jeśli skorygujemy się do tych poziomów i je przebijemy, to będzie definitywne potwierdzenie końca pięciofalowej tendencji wzrostowej i kontynuacji rynku niedźwiedzia. Więc ciekawie wyglądają te indeksy. Skala odbicia napawa jakimś optymizmem, że być może hossa się jeszcze nie skończyła, natomiast ten test będzie, myślę, w najbliższych tygodniach, bo pomimo tego, jak silnie odreagowaliśmy, to jednak przekazy długoterminowe są negatywne, ale wszystko będzie się oczywiście rozbijać w tym wariancie krótkoterminowym. Czy zobaczymy trójfalowe odreagowanie? Jeśli tak, to będzie okazja do tego, żeby zająć pozycję długie z atakiem na historyczne maksima. Czy zobaczymy pięciofalową tendencję spadkową i to jest jakby potwierdzenie, że należy się ewakuować? Myślę, że najbliższy miesiąc powinien dostarczyć nam odpowiedzi na to pytanie, być może nawet szybciej. Ale z tego względu te układy są bardzo ciekawe. Oczywiście zgoła inaczej wygląda jakby cały świat, pozostałe indeksy, bo one ewidentnie, pozostałe indeksy ewidentnie pozycjonują się po prostu na realizację korekt. DAX w trendzie spadkowym być może zakończył pod falę czwartą. Wygląda, jakby mógł rozwijać kolejne falki spadkowe w ruchu spadkowym. Tu na razie ta skala odreagowania jest niewielka. Teoretycznie gdzieś na siłę moglibyśmy próbować też znaleźć sobie formację głowy z ramionami, odwróconej formacji głowy z ramionami. Natomiast ta siła wzrostu absolutnie nie przemawia za mną, tak jak w przypadku nowojorskich indeksów. Wygląda to po prostu słabo, zwłaszcza, że pozostałe europejskie indeksy po prostu budują korekty tworzące fale drugie. KKR 40 po tej wielomiesięcznej konsolidacji u szczytu zbudował impuls spadkowy, gdzie obecnie tworzymy falę drugą. Teoretycznie próbujemy przebić, wyjść powyżej tej linii trendu, natomiast oczywiście tu trzeba dwie linie trendu wyrysować, tą istotniejszą i mniej istotną. I na wykresie dziennym proszę zobaczyć, jak wygląda KKR 45 fal spadkowych, czysty, piękny, klarowny impuls. Odreagowujemy w stronę średniej kroczącej 62% FIBO, no książkowe odbicie, książkowe miejsce na sell. Podobnie FTSE 250. Pięć fal spadków z tą dynamiczną falą trzecią w trzeciej, koniec fali pierwszej i odreagowanie, które być może już skończyło ten impuls ABC, być może konsolidujemy się tworząc falę B i jeszcze wyrwiemy w stronę 20 tysięcy, natomiast to jest odreagowanie głównego ruchu spadkowego, po którym indeks powinien powrócić do spadków. FTSE MIB, czyli włoski indeks, pięć fal spadków, potwierdzenie tendencji spadkowej, która ściągnie indeks zdecydowanie niżej. Myślę, że powinniśmy w perspektywie jakiejś średnioterminowej 16 tysięcy atakować spokojnie. To, co się teraz rozgrywa, fala A, korekta A, B, C, falka B, no i po prostu rozwijamy wzrostową falę C, falę drugą. Korygujemy spadek, natomiast po tej korekcie powinien jak najbardziej nastąpić kolejny ruch spadkowy. Być może 20 500, czyli średnia krocząca, zatrzyma ten poziom, być może gdzieś będziemy w stronę podfali drugiej, czyli okolicy 22 tysięcy. Tam dążyć, tam też byłoby lepsze zniesienie Fibonacciego dla fali drugiej, takie bardziej książkowe. Natomiast to dla mnie jest ewidentnie, jako dla technika stosującego teorię fal, to jest sygnał sprzedaży tych pięć falek spadków. Co na to indeks giełd wschodzących? Główny indeks Emerging Market, pięciofalowy ruch spadkowy był zrealizowany. To jest sygnał do tego, że zaczyna się albo korekta, albo średnioterminowa korekta spadkowa, albo długoterminowy trend spadkowy rynek niedźwiedzia. To są dwa scenariusze, które wysyła nam ten zbiorczy indeks Emerging Market, bo mamy tutaj klarowny, pięciofalowy impuls spadkowy. Po nim trójfalowe odreagowanie i to takie dość, powiedzmy, bym powiedział miałkie, raptem 38,2. Trochę przypomina to sytuację na NVIGU, o którym będę mówił w drugim webinarze. Wygląda to tak, że być może już do tego ruchu spadkowego indeks zaczyna wracać. Przerysowałem ostatnio układ falowy na indeksie Hang Seng, bo to odbicie było trochę za silne na falę czwartą i wygląda na to, że Hang Seng, czyli blue chipy chińskie, giełda w Hongkongu, fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, też bardzo ładny impuls spadkowy i typowe odreagowanie A, B, C. Hang Seng wprawdzie odreagował trochę wyżej, teoretycznie przybiliśmy średnią kroczącą, górne ograniczenie kanału, ale to nic nie oznacza.
nie w tym miejscu, nie te zapory, zwłaszcza, że ta średnia niezbyt była respektowana, te górne ograniczenie kanału także nie ma jakiegoś tutaj silniejszego wpływu. To, że wybiliśmy to ograniczenie, to oznacza najprawdopodobniej, że budujemy po prostu falę drugą, a nie falę czwartą, która też wydaje się, że ma się ku końcowi. No i kolejna składowa, Korea Południowa, KOSPI. Sekwencja fal pierwszych i drugich. Linia trendu spadkowego zatrzymała to odbicie, które nam zanegowało objęcie BES-y na wykresie tygodniowym, aczkolwiek mamy zniesienia Fibonacciego. No i akurat KOSPI wygląda najmniej, a jakby najgorzej technicznie, bo tu mamy ewidentną formację trójfalową. Ewidentny ruch A, B, C. Tego się nie da praktycznie, bardzo na siłę byśmy musieli ten ruch rozpisywać jako impuls. Żebyśmy go mogli rozpisać jako jakąś formę impulsu, 1, 2, to te ruchy jako 1, 2, byśmy musieli zobaczyć potężną dynamikę wzrostową, ale taką naprawdę dynamikę, która by zmierzała gdzieś w stronę 4-5 tysięcy punktów. Wtedy jakoś można by na siłę próbować ten układ rozpisać jako korektę złożoną z trójkątem. Ale na chwilę obecną to wygląda jako układ ABC. To, że się tak poziomujemy 1, 2, 1, 2, 1, 2 na KOSPI, też mnie wcale nie dziwi, bo dynamiczna trójka w trójce musi po prostu być bardzo głęboka, bo jeśli jest to faktycznie układ ABC, jest to jeden z najgorzej wyglądających chyba indeksów na świecie, tak od strony analizy technicznej teorii fal, no bo implikuje nam głęboki spadek. Implikuje nam głęboki spadek do bardzo niskich poziomów. W tym nagraniu to wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Najbliższe tygodnie będą bardzo ciekawe. Zapraszam do odsłuchania drugiego komplementarnego nagrania, które będzie dotyczyło tylko i wyłącznie już rynku polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.